List świętego Pawła do Rzymian, rozdział 14 od wiersza 7. Albowiem nikt z nas dla siebie nie żyje i nikt dla siebie nie umiera. Bo jeśli żyjemy, dla Pana żyjemy, jeśli umieramy, dla Pana umieramy, przeto czy żyjemy, czy umieramy, pańscy jesteśmy. Na to bowiem Chrystus umarł i ożył. Aby i nad umarłymi, i nad żywymi panować. Śmierć należy do życia. Jakiś czas temu Bóg położył mi na sercu, aby od czasu do czasu powtarzać to pytanie do tych, którzy słuchają słowa. Pytanie brzmi: czy gotowy jesteś na swoją wieczność? Dojrzałością człowieka jest to, że nie boi się myśleć o śmierci, o tym, że wszystko się skończy. Im starszy człowiek jest, tym bardziej w świadomości jego jest taka prawda, że wszystko przemija. I zdrowie przemija, czas mija nie mamy możliwości panować nad czasem to czas panuje nad nami. A więc. Śmierć jest czymś bardzo naturalnym i czymś bardzo bliskim życiu. Czasami jest tak blisko śmierć, że ludzie nawet się tego nie spodziewają. Są niejednokrotnie zaskoczeni. Jak dobrze jest za życia być gotowym na odejście? Czy żyjemy, czy umieramy, pańscy jesteśmy? Jaka piękna Ewangelia, dobra nowina? kiedy mamy takie głębokie przekonanie, należymy do Chrystusa. Nie znamy przeszłości. Bóg zna kolejne dni, których jeszcze nie ma, bo jest wszechwiedzący. My wszechwiedzący nie jesteśmy. I wszelkie jakieś korzystanie z możliwości okultystycznych, żeby dowiedzieć się co będzie w przyszłości, jest czymś strasznym, jest czymś bardzo niebezpiecznym też dla człowieka. Kiedy człowiek otwiera się na moce demoniczne, a tak w gruncie rzeczy diabeł i tak jest ojcem kłamstwa i prawdy ci nie powie. Bóg jest wszechwiedzący, tylko On. Jemu tak. możemy zaufać. Pomyśleć od czasu do czasu, że życie się skończy. Salomon powiedział, że Lepiej iść do domu żałoby niż do domu biesiady, do domu wesela, bo w domu żałoby człowiek widzi również kres swoich dni. Wtedy pojawia się refleksja: czy jestem gotowy? Pan Bóg ma moc nad życiem i nad śmiercią. Dlatego, że Jezus Chrystus po to umarł i z martwych wstał, aby mieć wszelką władzę. I moc na niebie i na ziemi, również nad życiem i nad śmiercią. I w Jezusie Chrystusie jesteśmy uwolnieni od wiecznej zagłady, uwolnieni od piekła, i nawet nasza śmierć, nawet nasze odejście z tej ziemi nie jest żadną tragedią, ale jest błogosławieństwem. Dlatego napisane jest: błogosławieni którzy w Panu umierają, śmierć druga, czyli wieczne potępienie, piekło, jezioro ogniste, nie ma nad nami wtedy mocy, kiedy należymy do Jezusa Chrystusa, kiedy możemy powiedzieć, dzisiaj żyjemy, dla Pana żyjemy. Jeżeli umrzemy, dla Pana umrzemy i na zawsze z nim będziemy. To jest Ewangelia Bożej Miłości, Bożej łaski, dlatego że wieczność. Jest wpisana w nasze serca, w serce każdego człowieka, który chodzi po Ziemi. Już jest ponad 8 miliardów ludzi na Ziemi. W serce każdego człowieka wpisana jest wieczność. Pytanie, gdzie tą wieczność spędzimy? W Jezusie Chrystusie, który pokonał grzech, który pokonał śmierć, który zmartwychwstał, rozbroił nadziemskie władze, ciemności, grzechu, potępienia. W Jezusie Chrystusie możemy mieć. Radość, możemy mieć wolność, możemy mieć spokój w swoim sercu. Dobrze jest mieć taką refleksję przemijania, kiedy upływają lata nasze, kiedy zmienia się wszystko na tej ziemi, w tym świecie, kiedy widzimy, że Pan już wkrótce przyjdzie po swoich wybranych. Mieć to przeświadczenie, że należy do Chrystusa. To sam Bóg wyznacza dzień narodzenia człowieka i dzień śmierci. I widzimy bardzo wyraźnie, że nie możemy uniknąć śmierci, no chyba że będzie pochwycenie kościoła pana zabierze. Ale ta świadomość, że to ziemskie życie się skończy, wprowadza w nasze serca taką. Mobilizację do uporządkowania pewnych rzeczy, które może jeszcze nie są uporządkowane, aby być gotowym, aby żyć dla Chrystusa, aby gdy przyjdzie umrzeć, umrzeć dla Chrystusa, bo on jest Panem życia i śmierci. Dziękujemy Ci, Panie Jezu, za to, że umarłeś za nasze grzechy i zmartwychwstałeś dla naszego zbawienia, abyśmy w Tobie mieli wieczne życie. Chwała Ci, Maranata, Panie Jezu, przyjdź. Amen.